Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen sprzętu. Arn.eu. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Dark Archon i czas najwyższy na rozpakowanie kolejnego arcade bloka. Musiałem aż odsunąć całą kamerę, bo pudełko w tym miesiącu jest naprawdę duże, dużo większe od bardzo fajnego loot gamingu w tym miesiącu. Mam nadzieję, że poziom arcade bloka będzie utrzymany, więc mamy tutaj wielki pojedynek naprawdę niezłego loot gaminga. Dalej nie podoba mi się ta nazwa i arcade bloka. Oby w tym miesiącu obie paczki dały radę. Lecimy. O! Na początek Pop, Funko, Mad Moxie z Borderlands. Lubię tę postać ogólnie w Borderlandsach. Taka fajna burleskowa. Jest też Handsome Jack, jest Claptrap, jest Psycho. Nie będę już mówił, że mi się nie podobają te Funko Popy, bo nie mogę z tym walczyć. Wiem, że większości z was się podobają. Na pewno pójdzie na jakiegoś giveawaya. Oglądajcie nasze live streamy. Na pewno ktoś dostanie w najbliższym czasie Mad Moxie. W sumie nawet nie jest taka brzydka, biorąc pod uwagę, że niektóre te Funko Popy są naprawdę leniwe, zaprojektowane w taki paskudny sposób. Ta jest całkiem przyzwoita. Widać dokładnie, o kogo chodzi na pierwszy rzut oka, co nie zawsze jest w tych paczkach takie oczywiste. Nie będę jej otwierał, żeby zwycięzca giveawaya mógł mieć ładnie, fabrycznie zapakowaną Moxie. Bardzo ładna. Plum. Co dalej? Koszulka z Fallouta. Graham byłby zachwycony. Stylistyka taka peep-boyowa. Jest zielona, jest oczywiście symbol Vault-Tec, czy może raczej symbol samych Vaultów. Mamy pośrodku Vault Boya i wybuch atomowy. Mam nadzieję, że przynajmniej świeci w ciemności, bo wtedy miałaby większą rację bytu, bo jeżeli nie, to ten nadruk jest taki, nie wiem, za mało wyrazisty dla mnie. Czarne, zielona plama na czarnym tle. Nie jest to najlepsza koszulka, ale fanom Fallouta powinna się spodobać. Ciekawe, czy świeci w ciemności. Wygląda jak coś, co mogłoby. I w sumie wtedy byłaby naprawdę super, bo świetnie musi to wyglądać po ciemku. Jeżeli nie, to w najlepszym wypadku jest przeciętna. Figurka z Assassin's Creed. Assassin's Creed Minis. Sprawdźmy, jakiego minisa z Assassin's Creed mamy w tej paczce. Nie wiem w sumie, który to ma być asasyn. Ma dwa pistolety. Zgadujcie w opisie, pewnie po kolorze będzie można rozpoznać. To jest... Niby wygląda jak ten kolorystycznie. Czekajcie. Ale ma kostium trochę bardziej jak ten, chociaż nie ma tego haczyka na górze. O, możemy sobie sprawdzić. To ma być Edward Kenway w takim razie. Więc mamy Edwarda, pogromcy mórz i oceanów. Spoko, całkiem okej. Chociaż to malowanie pozostawia troszeczkę do życzenia. Nie wiem, czy się będzie dało to zobaczyć z bliska. Nie ma tragedii, ale na tym etapie dla mnie wygrywa jeszcze loot gaming w tym momencie, z tego miesiąca. Ach, jest jeszcze podstawka. Nie zauważyłem tej podstawki. Można go postawić jakoś na podstawce, zakładam. Assassin's Creed. To pewnie wchodzi gdzieś tu. A to mu wchodzi w plery, tak? I z jakiegoś powodu wisi wtedy nad swoją podstawką. Nie jest okej. Taki... taka pierdółka, ale ładna. Bardzo na czasie. Przypinki z Battleborna. For Every Kind of Badass. Nowa gra od 2K i Gearboxa. Pewnie stąd też tematycznie pop z Borderlandsów. Mamy trzy postaci. Markiza, Rata i Orendi. Mam nadzieję, że tak to się czyta. Wygląda jak Markiz. Ekskluzywne dla Nerdboka. Szkoda, że takie maleńkie. Są naprawdę drobniutkie. Ale wyglądają ładnie. Tyle im przyznam. O, to jest już coś ciekawszego.
The Legend of Zelda. Strasznie lubią Zeldę w tych arcade blokach. The Legend of Zelda Collector's Edition Hyrule Multitool. Wielozadaniowe narzędzie z Zeldy. Mamy dwa śrubokręty, otwieracz do butelek i ten... wisiorek, keyring. To jest tyle tych narzędzi? Myślałem, że jest więcej narzędzi. Jak na wiele narzędzi, to są dwa narzędzia. To nie jest jakoś tak szczególnie dużo. Dwie rzeczy, które muszę zaznaczyć na początek. Po pierwsze, jest upaćkany jakimś smarza, żeby to się chciało otwierać. Efekt uboczny jest taki, że całe się ślizga i brudzi. Fuj. Po drugie, miałem już kiedyś bardzo podobne narzędzie i wiem od razu, że to się do niczego nie nadaje, bo od razu się otwiera w kieszeni. Widzicie, jak to fruwa. Jest bardzo niewygodne, harata wszystko i ogólnie nie jestem jakoś szczególnie pozytywnie do takich rzeczy nastawiony. Właśnie z tego powodu. Tak, tu mamy jedną końcówkę do śrubokręta. Tu mamy drugą końcówkę do śrubokręta i otwieracz do butelek. Jak na wielozadaniowe urządzenie, to ma bardzo mało zastosowań niestety, ale wygląda bardzo ładnie. Moja rekomendacja, jeżeli by to wam przeszkadzało, to ja bym się pozbył tej końcówki, nie wiem, odłamał jakoś bez uszkadzania, czy odchylił i trzymał same godło. No właśnie, i oprócz tego jest ładny wizualnie, no. Nie da się ukryć, że wygląda solidnie. Tylko obawiam się o to, bo miałem już podobne zabawki wcześniej i więcej z tym zachodu niż się opłaca ostatecznie. No, patrzcie, jak to lata. Nie uważam sobie tego w kieszeni trzymać. Jest za duże w ogóle. Nie wiem, może do spodni można przypiąć. Ostatecznie. Wtedy może okej. Okay. Dobra, na samym spodzie mamy znowu coś z Zeldy. To jest coś, co mi się już podoba dużo bardziej. Znowu zeldowe. Podkładka pod myszkę najwyraźniej z maski Majory. Przerażające, bardzo fajny design, jeden z najbardziej znanych projektów w historii gier wideo, maska Majory z Zeldy. Mroczna, fajnie, bardzo ładnie się komponuje z czarnym tłem, taki ciemny nadruk, wygląda bardzo fajnie. Kiedyś była fajniejsza, szczerze mówiąc, podkładka z Borderlandsów, wtedy była dużo większa, ale ta też jest bardzo solidna. Ostatecznie w sumie jest okej, okay, no nie jest to najgorsza paczka, z jaką mieliśmy do czynienia w arcade bloku, no ale pozostaje mi niedosyt po tym, jak naprawdę przyzwoita była paczka z Loot Gaming w tym miesiącu. Trafiliśmy na przeciętną figurkę, najgorzej moim zdaniem wypada Handsome Jack, który wygląda tak nijako, że w sumie nie wiedziałbym, kto to jest. Claptrap byłby chyba najfajniejszy. No i ten Psycho też jest ok. Moxie nie najgorsza. Fallout shirt. Tak, świeci w ciemności koszulka z Fallouta. Spróbuję to złapać na kamerze. Zobaczymy, czy zadziała. W takim razie jednak propsuję tą koszulkę, bo projekt mi się teraz podoba. Jest bardzo radioaktywny, jakby nie było. Więc tak, jeżeli świeci w ciemności, to faktycznie jest to dobry pomysł. Gdyby nie świeciła w ciemności, to moim zdaniem byłaby po prostu brzydka. Cześć kochani, jestem Dark Archon i jestem duchem. Tak naprawdę nie jestem duchem, ale próbowałem zmusić moją koszulkę do świecenia w ciemności i nie działa. Naświetlałem ją żarówką, reflektorem, nawet lampą w kamerze i po prostu nie świeci w ciemności. Nie wiem, albo nas cyganili, albo ten efekt jest taki strasznie paskudny. Rozmawiam z wami właśnie w absolutnej ciemności z pomocą kamery na podczerwień, która widzi w ciemności. Coś tu tak delikatnie widać, no ale w normalnej ciemności, jak się wyłączy kamerę, to nawet z własnym okiem nie potrafię dostrzec żadnego podświetlenia. A co dopiero kamera. Kamera w ogóle tego nie potrafi wyłapać, więc nie wiem. Okłamali nas. Miała być świecić w ciemności, a dobrze naświetlona masą światła w ogóle nie świeci. Nie wiem, co chodzi. Może dodali za mało pigmentu. Kto ich tam wie? Oprócz tego, reszta gadżetów to jest ok. To jest takie sobie w sumie trzy przypinki. No nie ma szału. Figurka! I to narzędzie nie dla mnie, ale na pewno ktoś znajdzie sobie dla niego zastosowanie. To nie jest to nadzwyczajna paczka. Moim zdaniem były gorsze, były lepsze.
To tyle na dzisiaj. Niedługo rozpakujemy kolejnego Indieboxa, w przyszłym miesiącu kolejnego Arcade Blocka. No i oczywiście, jak zawsze, również Loot Gaming, więc zapraszam na kolejne rozpakowania w przyszłym miesiącu. Na razie żegnam się z wami, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa, pa!